Witam, jestem Squido, a to jest kolejny odcinek poszukiwacza przygód z Minecraft. W tym odcinku pozwiedzamy trochę tego świata i zobaczycie, co się zmieniło. Jak na początek, to zbudowałem tutaj takie schodki do samej góry i co po prostu ma mi pomóc tam wchodzić, bo ciężko mi było tam wchodzić, nie było jak. Teraz już mam jak wchodzić. A tutaj już prawie skończona wieża. The Evil Tower. Yes. Już prawie skończyłem to budować. I zrobiłem dość sobie takie kolumny ze szkła, żeby iść cały czas prosto do góry po tej drabince i nie wpadać w lawę, co mi się raz zdarzyło. Dlatego zmarnowałem trochę szkła. Zasłoniłem tutaj te zbiorniki z lawą, zasłoniłem tutaj półpłytkami i wybuduję tutaj coś jeszcze tak do samej góry, jak się tylko możliwie da. Jak widzicie, tutaj jest tuż chmura nad nami. Jak skoczę, teraz ją widać. To jest tak, dwie kratki zrobiłem. To jest maksymalny poziom, gdzie jeszcze jest dobra widoczność. Jak widzicie, tam jest domek. I dobra, schodzę na dół. A nie, mam lepszy pomysł. Bonsai! I most się pali. No trudno. Ale jeszcze się nie spaliło ani razu. The Evil Tower. O, świnki. Dawać. Pork chop. I pork. Pork chop. O. Ja tego mam. Nie, całkiem nieźle. Pork chop, 7 pork chop. Dobrze, 7. Tak. 7 pork chop. No. Okej. Dobra. Teraz jeszcze coś wam pokażę. Chwila. Muszę tutaj skoczyć. Jestem. Jak widzicie, ten poziom też jest poziomem. Chwila, muszę tutaj wyjść. I tutaj to było. Właśnie. Ten poziom jest też maksymalnym poziomem chmur. To jest równe z tamtą wieżą. Jest dokładnie takie same. Jak widzicie tutaj tą chmurę. Jest super. Skończyłem też budować ten tunel. Wystarczająco dużo szkła na to zużyłem, ale już jest gotowe. Okej, więc lecimy dalej. Tam. Kolejną rzeczą, którą chciałem wam pokazać, to nie ma tutaj już tych drzwi do pierwszej bazy, przeniosłem to z drugiej strony, bo pomyślałem, że bez sensu by było dwa drzwi. I tak są dwie drzwi, nie wiem, jak to się odmienia. Dwie drzwi w tym, do tego samego pomieszczenia, gdzie i tak nic nie ma. Nie no, jest drabinka. Oh, ale fajna. I to miejsce jest chyba najwyższym miejscem, jakie chyba mam. Tam chyba jest jeszcze nawet wyższe. Ale i tak. Jestem na peacefulu.
jeszcze jedną wam rzecz pokażę, tym razem ważniejszą niż wszystko inne. Nie wiem, może i tak nie aż tak ważną. Tam. To jest nie działa. Chwila. Tam. O! Jest! Mój skin! Teraz to. Dowaliłem. Jest to skin o nazwie Boba Marleya. Kojarzycie? Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. No, to właśnie, mniej więcej to. I chwila. No to ze zwiedzeniem lecimy dalej. Tutaj zamieniłem tą klapkę tutaj. Jak widzicie, to jest dopiero dodane w becie 1.6, czyli tej aktualnej wersji. Są to takie jakby niby poziome drzwi. Mam tutaj płytkę naciskową, więc się same otwierają. Ale zaraz zobaczycie jeszcze coś fajnego. O, już nawet widać. Coś fajnego, co zrobiłem, bo mi się nudziło. Tutaj jest tak. Woda i lawa. Dwa żywioły wypływają. Woda biegnie trochę dłużej. Trochę nawet dłużej. Tutaj. Tutaj znalazłem diament. Tu jest przejście chyba. Tak, tu jest to przejście. Tutaj znalazłem diament mniej więcej. Dlatego on teraz diamentowy miecz. A diamentowy miecz jest... Tak jakby to powiedzieć. Dam sobie na... Hard. Nie. Ostatnio słyszałem, że na easy najwięcej mobów się respawnuje. Zobaczymy, czy to prawda. Dam sobie na hard, na easy. I pokażę wam, jak działa diamentowy miecz. Takie zrobiłem sobie, bo mi się nudziło. Woda i lawa, dwa żywioły. Tylko, że jest pewien problem, tutaj wszystko jest oświetlone. No trudno. Wracam na górę. Fajnie to nawet wygląda. Tutaj trochę długo się tym jedzie, ale idzie na górę, wychodzi na górę, ale myślę, że nie jest aż taka zła drabina. Zła drabina. Nie jest aż taka zła. Wow. Yeah, super. And the superstar. Pająki. Okej, to lecimy na dół. Lecimy na dół. I tutaj kolejny tak, przystanek. I właśnie tutaj pokażę wam Creeper. Tak, dwa uderzenia w Creepera i on deada. Co przy na przykład żelaznym mieczu, to trzeba aż trzy uderzenia w Creepera. Ups. Chwila, tu też jest Creeper. No. Fajna rzecz. No i wracam. Tam skąd przyszedłem. Bo przecież nie będę bił creeperów. Okej, zamknięte. I bezpieczne. Dobra, tutaj dam sobie craftboxa. Crafting table. Yeah. Yes. Crafting table. I pokażę wam jeszcze jedną taką rzecz, która
która jest taką rzeczą, nie wiem, nie wiem co. Nie wiem co chciałem zrobić. Właśnie chciałem tabliczkę tutaj dać. I postanowiłem nazwać to Kueva. Kueva Santa Muerte. To jest po hiszpańsku mniej więcej. Jaskinia Świętej Śmierci. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie, nie znam aż tak bardzo dobrze hiszpańskiego. Kueva Santa Muerte. I jest git. Jest git, bo kopię dalej. Zrobię sobie jeszcze schodki. Tyle schodków. Wystarczy. W zupełności. I teraz taki fast speed kopania. Zauważyłem też, że niektórzy pytali się o mojego save'a. A jeśli chodzi o mojego save'a, to już mówiłem i powtórzę jeszcze raz, że nie dam swojego save'a. Wow, ale to zabrzmiało jak kara, jakaś zemsta bogów. Dobra, żartowałem z tym, dam swojego save'a, ale nie w tym odcinku na pewno. Być może już całkiem niedługo, a może troszkę dłużej. No nie wiem w sumie kiedy go dam. To jest pewne, że kiedyś ktoś, kto ogląda te moje odcinki na pewno dostanie ten save, na pewno tutaj zagra kiedyś, jeśli będzie chciał. Bo ja tak planuję udostępnić tego save'a, tylko nie aż tak, że ja nagrywam i później będzie pełno przerób mojej mapy. Wiecie o co chodzi, nie chciałbym takie coś wejść. I węgiel. Bo węgiel. Czarny jak węgiel. Mój skin, awatar. Czarny węgiel, skin, awatar. Awatar, cheater. Awatar, cheater. Awatar w Chile. Teraz już taki fast. Trzeba wykopać. Nie, tutaj nie. I tak, poukładam sobie już schodki. Pewnie mi jeszcze zostało tam jedno. Tak, zostało mi dokładnie jedno. Dobra. Mam już kopalnię Santa Muerte. Kueva Santa Muerte. Nieważne. Okej. Więc teraz ja spadam na górę. A wy komentujcie, subskrybujcie, polecajcie, łapki w górę i wszystkiego dobrego. Cześć, Creeper.